Ja raczej staram się nie planować, czy gdzieś nie składać jakichś tam może oświadczeń, założeń. Wiadomo, ja się czuję w miarę spełnionym zawodnikiem, jeśli chodzi o sport żużlowy. Jednak te lata, których mi zostało dużo, bo jestem doświadczonym zawodnikiem już i oczywiście dużo bliżej mi niż dalej do końca mojej kariery, ale od kilku lat podchodzę bardzo poważnie do... Znaczy podchodziłem zawsze, ale uważam, że tak się jeszcze nigdy nie skupiałem, jak nie poświęcałem, jak ostatnie lata, jeśli chodzi o żużel. I chciałbym, moim marzeniem jest dojść czy awansować po raz kolejny w cyklu Grand Prix i chciałbym tam pojeździć, pościgać się, tak jakby sprawdzić się, zrealizować swoje marzenia. Mimo że startowałem wiele lat w Grand Prix, to jakoś tak nie wspominam tego dobrze. Trochę tak, nie wiem, za karę tam jeździłem, nie potrafiłem jakby się rozwinąć i pokazać swoich pełni możliwości. Wydaje mi się, że mam takie poczucie i czucie, że jestem przygotowany, jestem uważam na odpowiednim poziomie, aby to chwycić. Dlatego to są moje cele, przede wszystkim indywidualne, czyli chciałbym awansować tylko Grand Prix, a tak sportowo to chciałbym do wszystkich meczy, które będę startował, turniej podchodzić w pełni przygotowanym, zabierać czy chłonąć to, co przyniesie mi życie, to, co przyniesie mi tor, do wszystkich meczy podejść na 100% i w wszystkich meczach pojechać na 100% swojej możliwości. Czyli chciałbym być przygotowany perfekcyjnie do każdych zawodów, na dużym ludzie, cieszyć się jazdą, cieszyć się sportem, bo tego często brakowało przy różnych problemach, ale chciałbym mieć taką tą radość z jazdy, taką w 100%, a jestem spokojny, że wtedy będzie odpowiednia jazda i wynik też. Jest to dla mnie w chwili obecnej jedna z form przygotowania do sezonu. Co roku jedziemy sobie z bratem, czasami też i dzieci jadą pojeździć przed sezonem, ale jeśli chodzi o moje przygotowania, jest to jedna z form jakby przejścia z motocykla crossowego na motocykl żużlowy. No nie jeździ się tym wolno, mimo że to wygląda tak troszeczkę, jak ja to mówię, niewyjściowo i mało jakoś dynamicznie. Ale tym tyłkiem jedziemy parę metrów nad ziemią, ponad 100 km na godzinę, grubo na 100 km na godzinę. I dla mnie to jest forma też, mówię, przygotowań, treningów po kilku miesiącach, treningów takich ogólnorozwojowych, ćwiczeń z piłką, siłownia, różnego rodzaju tam przeskoki, przewroty, wywroty, jakby tam zwał, tak zwał. Jest to taka dla mnie przyjemniejsza, najprzyjemniejsza część przygotowań do sezonu. Fajnie działa na mięśnie szyi, rąk, obręczy barkowej, co w żużlu jest bardzo potrzebne, a przy tym niesamowity fan. I ja mam sentyment do kartingu z tego powodu, że pierwsze kroki, jeśli chodzi o jakieś, można powiedzieć, wyścigi ze sprzętami, które mają silniki, pojazdy, które mają silniki spalinowe, były to kartingi. No oczywiście nie na takim poziomie technologicznym, bo jakbyśmy patrzyli na zdjęcia z 1985-1986 roku, kiedy zaczynałem jeździć na kartingach. Dzięki pomocy oczywiście mojemu kochanemu tatusiowi, dzięki któremu w ogóle jestem w tym miejscu, co jestem, bo on był początkiem, on próbował sobie żyły, żeby, jak ja to mówię, z niczego zrobić coś. Pomiędzy pracą każdą godzinę spędzał w warsztacie, żeby tam gdzieś pospawać, korzystając z uprzejmości swoich znajomych.
I te wózki, no, które miały, technologicznie były naprawdę tam trzeci świat i jak ja to dzisiaj zdjęcia przeglądam sobie, to nie wierzę, że to w ogóle jeździło i można było to ścigać. Ale takie były czasy, to była dla mnie frajda, ciężka praca, ale no, od tego zaczęliśmy, także dla mnie ten karting zawsze był jakąś taką formą pierwszego ścigania, pierwszych sukcesów, porażek. Wiem, co to jest sport, gdyż w wieku, mówię, 8 czy tam 9 lat zaczynałem się ścigać w różnej formie. Dlatego ten karting był początkiem i do dzisiaj jest dla mnie wielkim sentymentem. Dlatego też zaszczepiłem swoim dzieciom. Jest to też forma nauki, sposobu na życie. Sport też pokazuje, aby odpowiednią drogę w życiu, bo tutaj jeśli się nie poświęci w 100% człowiek, to nie ma szans na jakiś tam sukces w życiu podobnie, niekoniecznie w sporcie, także taka też i trochę nauka życia. To jest też bardzo ważne, aby mieć taką świadomość i pewność, jeśli chodzi o czystą głowę, aby się przygotować, być przygotowanym, uważam, i poświęconym, skupionym na jeździe, bo to jest, czyli na takim luzie, na tym, do czego dążę, czego mi troszkę brakuje, a na takim luzie w każdym elemencie wyścigu, czyli od startu do mety, przez 4 kółka, w każdym meczu, w każdym wyścigu. Potrzeba wiele pracy włożyć w przygotowanie, czyli w ten sztab tutaj moich mechaników. Udało mi się stworzyć team, którego mam zaufanie w 100%. Ja nie kontroluję, ja nie sprawdzam, ja nie chodzę, ja nie zaglądam. Wiem, że jest wszystko zrobione perfekcyjnie. Mój brat jest ze mną 18 lat, pracuje, można powiedzieć, jest w teamie. Jest to chyba jedna z osób, która, czyli nie jest, nie chyba, ale na pewno najbardziej przeżywa moje występy i przeżywa przede wszystkim porażki, ale też się potrafi cieszyć z sukcesów. Wydaje mi się, że to jest jego też zaleta, ale i duża wada, że za bardzo chyba żyje tym wszystkim. Czasami potrzeba troszkę się odizolować i na spokojnie spojrzeć na jakąś tam porażkę, wziąć wnioski i podchodzić dalej. On to bardzo gryzie, to gdzieś tam dusi, ale co mi daje taką pewność, że mu bardzo zależy. Bo nie wyobrażam sobie teamu, który przychodzi na parę godzin czy na kilkanaście godzin, odfajkuje swoją robotę, idzie do domu i nie żyje tym. Tu tego nie ma. Od wielu lat jest też ze mną pan Andrzej Jarząbek. No, legenda tutaj, jeśli chodzi o warsztat Falubazu. Wieloletni pracownik klubu od 5 lat w moim teamie. Też przypadkowo żeśmy na siebie trafili i no, ostoja, spokój, profesjonalizm, pełne zawodowstwo. No, nie mam możliwości, choćby 200 lat, żeby tą wiedzę mieć i umiejętności co pan Andrzej, dlatego świetnie się uzupełniałem z moim bratem. Ta dwójka tańczy, obydwoje tańczą w grupie sportowej, także no, to co trenuje się na kartingu, to jest pipi, że tego się trenuje w tańcach. Także no, czasochłonne bardzo, ale no, lubią to. A jeśli to jest ich pasja, jest to w jakiś sposób na życie, to czemu nie? No bo trudno jest, żeby to nie była ich pasja, żebym ja 10-latka zmusił do 6 razy w tygodniu treningu na sali, później turnieje i tak dalej. No jeśli by to mówić swoją przyjemności, to nie ma takiej możliwości. Także no, ta logistyka tutaj, mówię, do szkoły przywieźć, obiad, taniec, jeden taniec, drugie zaczyna o innej godzinie, to o innej godzinie, to kończy o innej, także tych jazd jest dużo, no ale nasze dzieci są tak, że koło mamy się poświęcić, jak nie.